nieuchronny jest. To jest mecz na poziomie jednego z tych ważnych kibiców i zmęczany. Nie wiem tego spotkania. Odkadrze zespołu z Płocka po Industrii. I oto jak prezent widzimy w pierwszej siódemce, że obaj już nie ma myślenia strategicznego, nie ma w hali, w Kaliszu. Zaczynają Kielczanie. Jest to związane z przepisem dotyczącym dwóch Polaków, którzy mają być na boisku. Obecność jednak Alilowicza kosztem Jastrzębskiego w bramce polskiego zespołu też może być pewnym zaskoczeniem, choć świetnie bronił w boiskowej walki cały czas. Jak dzwon, Karadzic zbiera Karalioki, to jest trafienie wyrównujące. Świetne zachowanie Arciuma Karalioka na szóstym metrze. Polskich zawodników, takie są reguły Pucharu Polski. Nie dociera piłka do Daszka, już Karadzic przekazuje Aleksowi Dujszebajewowi i kara przyszła. Nie zmieni geograficzny kierunek, jeśli chodzi o miejsce wykonywania zawodu. Przeniesie się do Japonii, a tymczasem Wolf, zebrana piłka. Promis idzie, on będzie podwyższał. W tym momencie pewnie pod Hokula Drastersona. Ależ kapitalnie Alilowi chwilą. Karadzic już, Aleks Dujszebajew. Dwie minuty kary. Karalioki turna. I teraz zagranie do Karalioka, który w trudnej sytuacji poradził sobie doskonale. Drugie trafienie Karalioka. Wczoraj wynik, jeszcze 56 sekund do końca kary Lucina i Wolf, bardzo dobra interwencja. Trochę wcześniej też czy decyzja sędziów o przerwaniu akcji. Próbują grać na dwóch obrotowych Kielczanie. Pojawił się Nikola Turna na szóstym metrze. A i tak na końcu Aleks Dujszebajew dosłownie bierze. Moryto czy Marcel Jastrzębski? Moryto, 4-1 dla Kielc. Trzecie, czujnie w defensywie grają w tych pierwszych minutach Kielczanie. Znów mamy sygnalizację gry pasywnej. Muszą szybko kończyć. Zobaczmy, Zaramec, Daszek, czysta pozycja i kapitalnie kończy. No i to była taka podobna akcja do tej, która rozstrzygnęła. Charakterystyczny dla siebie styl. Trzy podania. Ale kończył wszystko Aleks. Trafiła kontaktowo. Zarabec minął Karalioka i kapitalna to była akcja Słoweńca. No i to była taka akcja. Zobaczmy Dylan. To była taka akcja. Zobaczmy Dylan i błyskawicznej odpowiedzi. Najszybciej. Teraz tego znakomity przykład. Michicz do Daszka, jest Zarabec. Daszek szuka dziury i znalazł. Gdzieś tam w myśląc. Próbuje podwyższać pod Igora Karacisia, Lovro Michicz. Karaliok, trafienie uznane, nie było przewinienia na Lucinie, wyraźnie pokazuje sędzia. Padł tam jak rażony piorunem. Lucin, no i rzeczywiście był. Jok Zaramec stara się minąć Paczkowskiego. Zobaczmy zagranie do skrzydła, Krajewski jednak bez poszukiwania trafienia. Numer 7, Aleks Dujszebajew. Daszek. Lucin do Zarabeca, Zarabec, Lucin indywidualnie, kapit. Idealna, błyskawiczna odpowiedź, tylko że na drodze padł. Zobaczmy Zarabec, jest Lucin, Dawidzik, Dawidzik, kapitalna bramka z koła Polski. Szukał faulu w ataku Dylan i to on był tam ustawiony obok Dawidzika. Aleks Dujszebajew i teraz Dawidzik. Rzuca nim o ziemię, zakotłowało się. Oj, teraz. Mocna reakcja Leona Suszni. Coś tam się wydarzyło za Wolfa, a tymczasem Aleks Dujszebajew do koła nie chwycił turna. Bramkę oczywiście Lucin do Daszka, aktywny Paczkowski wyłączył z tego rozegrania. Zobaczmy Karadzic i Michał Daszek dzisiaj rozgrywa świetne zawody. 7-6. Karolek między obrońcą 1 i 2, zobaczmy Aleks Dujszebajew, turna! Pokonuje Jastrzębskiego. Bardzo dobry sezon w jego wykonaniu. Ale tak. Zobaczmy, jak Dani Dujszebajew i Paczkowski teraz starają się zdestabilizować drugą linię. Daszek, rzut karny. Rzut karny na linii 7 metra. Till Lucin, no, naprzeciwko niego Miłosz Wałach. Pierwsze tempo Chorwat. Świetnie wykonany rzut karny. 16 minut za nami. 60 tej sportowej rywalizacji. Igorowi Karadziczowi. Moryto, Moryto. No, ale trafiony chyba w twarz Moryto. Przez Terzicza. Dwie minuty kary dla zawodnika z Płocka. Na Bajewa.
Kajewski stara się przypilnować Karalioka, zagranie do Moryty, ten atakuje z prawego skrzydła i wiedział, jak trzeba znaleźć drogę do bramki, wściekuje Zalilović, ale nie dał rady zatrzymać tego rzutu. Drugie trafienie Moryty, utrudni się rozegranie w drugiej linii, szeroko są ustawieni Płoszczanie i Fazekasz, cóż! Kajewski do Aleksa Dojszemajewa, obserwuje z boku Karacic, Turna z czystej pozycji. Bardzo ładna asysta dla niego Dojszemajewa w tej sytuacji. Wraca na środek rozegrania teraz Fazekasz, wybiega do niego. Gdzieś koło na jego, Daszek! Cóż to jest za poziom dzisiaj gry Michała Daszka? On tak jakby tego osłabienia nie było. Aleks Dojszemajew, Szusznia wyskoczył do niego, jest Karaliok. Będzie rzut karny, stał. Arka jest ogromny, zobaczmy, Moryto kontra Jastrzębski. Podobnie z kozłem, bardzo pewnie, jest po 10. Trzecie trafienie, mimo blisk gry przez 8 minut w osłabieniu w trakcie tych... Nie dało rady przedrzeć się w tym miejscu i Mindegia wyrzuca piłkę w trybuny. Pasywnej. Karacic, Chorwat do Trastarsona, ale ukradł piłkę Daszek i do pustej trafia. To jest dzisiaj dzień reprezentanta Polski, Michał Daszek z piątą bramką. Tej bramki. Karacic do Turna, ale problem z chwytem. Karaliok ma ochotę zabrać piłkę jednemu z nich, Fazekasz do Daszka, Daszek! Pan Michał Daszek! Ale uparcie grają dzisiaj Płoszczanie. Problemy z wywalczeniem dogodnej pozycji Kielczanie. Zobaczmy, Aleks Dojszemajew kurku uratował i blok. Ale też ciekawa sytuacja z tym, że to Bałach właśnie broni w tym momencie dostępu. Zobaczmy, do kieleckiej Fazekasz bramki. Fazekasz tym razem się pomylił, ale jest rzut karny. Lucin kontra Andreas Wolf. Kto będzie górą w tym pojedynku? Lucin znajduje drogę do tego, aby Orlen Wisła wyszła na wynik zespołowi Industrii. Daniel Dojszemajew, wbiegał tam Moryto, ale akcja, zmęczenie Kielcza, natomiast sądzę, że o tym nie myślą. Szukają formuły na to, jak ten wynik zmniejszyć, ale teraz Krajewski postarał się, aby było 14-10. Pierwsze trafienie 37-latka. Są bardzo skuteczni dzisiaj zawodnicy trenera Sabate. Aleks Dojszemajew i wiele błędów własnych zespołu Orlenu Wisły w tej pierwszej części. Zagranie do koła i kapitalnie wał z akcją kontrującą. Arkadiusz Moryto, odbudowują się Płoszczanie, tymczasem Daniel Dojszemajew i Dylan Naj. W tej części wygra zespół Orlenu Wisły Płock. Jak jednak, w jakim stosunku bramkowym będą schodzić na przerwę zawodnicy, jeszcze nie wiemy. Abel Sergio rozpędzić, nie daje mu rozwinąć skrzydeł Abel Sergio. Co się stało? Kielczanie położyli piłkę, zebrał ją Sergio i nie ma bramki, słupek. Przedziwna sytuacja, kompletna konsternacja w kieleckich szeregach. Położył piłkę Moryto, Sergio po prostu pobiegł z nią w stronę bramki, resztę widzieliśmy. Kolejna sytuacja do analizy. Moryto, ależ nerwy. A to było 10 minut temu. Tymczasem Daniel Dojszemajew, Aleks Dojszemajew, kapitalna bramka. Na 3 sekundy, 4 sekundy przed końcem tej części gry. Poprosił jeszcze o czas Javier Sabate. Będą próbowali. Ruszyli. Samoila. Jednak poziom naprawdę fantastyczny. No i emocji nam na pewno. Każda wydzik. Znów Wolf świetnie, ale będzie rzut karny. Dwóch na temat zachowania drugiego trenera. A tymczasem Tim Lucin kontra Andy Wolf. Lucin drugi raz skuteczny z 7 metra. Między nogami Andreasa Wolfa i Wisła z boiska pojawił się Samoiła. I ta defensywa bardziej przypomina tę, którą widzieliśmy wczoraj w meczu z Chrobrym. Jest bardziej aktywna, więcej Karacic próbują czytać grę na wciarze. Jest trafienie Igora Karacicia. Pierwsze w dzisiejszym... Faktor, który może w drugiej połowie okazać się kluczowy. Czy to Wolf, czy to Alilović, a może któryś z ich zmienników. Fazę, każda wydzik, ależ zgubili kielecką defensywę. Aleks Dojszemajew, Karacic, Karaliok gotowy do przyjęcia piłki. Trastarsson tymczasem znajduje miejsce. Karaliok, Trastarsson trafiony w twarz. I będzie kara dla Szuszni. Pytanie jaka? Czerwona kartka. Trastarssonem będzie to wykluczenie. Na dwóch obrotowych grają Kielczanie. Aleks Dojszemajew, to jest podanie przechwycone przez Przemysława Krajewskiego. Krajewski i gol! Ależ interwencja! Pojedynek.
pojedynek niczym samo południe między dwoma rewolwerowcami. Kapitalnie Wolf, a teraz południe między dwoma rewolwerowcami. Kapitalnie Wolf, a teraz Halilowicz! Mówili nasi eksperci o tym, że muszą włączyć się w ramach. 5,5 minuty jeszcze przed nami. Fazekas kontra Karaliok i huknął teraz Węgier o podłoże. A jaka jest decyzja arbitrów? 2 minuty kary. Blisko Lucin, ale Mindegia sam oddaje Daszkowi. Daszek! Fenomenalna Daszka. Ale do pustej bramki od razu odpowiada prowadzenie polskiego zespołu. Mindegia do skrzydła, Krajewski! Kapowego. Ale nie pozwalają napędzić się Kielczanom rywale. Karacic szuka przestrzeni, kapitalnie podał do Daniela Dujszeba. Jest to pierwsze trafienie dla niego. Wolf! Sam na sam z Krajewskim. Doskonała interwencja. Zaraz skończy się kara. Fazekasz biega już, Karaliok na boisko. Czy zdąży wzmocnić defensywę? Daszek i Dylan Naj. Uznana bramka. Spojrzał tylko w górę Dylan Naj, bo wie, że... I 35 sekund. Karacic. Trastarson. Trastarson z czystej pozycji. Najlepiej rozwiązał zagadkę, jak zaatakować bramkę Islandii. Hamater. Zarabec do Fazekasza. Fazekasz. No i błąd, który przydarzał Hitch. Zobaczmy, Trastarson znów próbuje sam. Oj, ale tam bardzo mocno trafiony jest Trastarson. Wyglądało to koszmarnie. Pół kielskiego zespołu. Bardzo poważne kontuzje kolana. Wiem, że piłkarze ręczni. Czerwona kartka dla sam... Nie wolno robić takich rzeczy, jak przed momentem zrobił Kirill Samoila. Dujszebajew, Karacic, bezwzględnie muszą Kielczanie rzucić bramkę. Daniel Dujszebajew, czysta pozycja. Faul ataku. I Zarabec ponownie, zobaczmy, co wymyśli Zarabec. Zagranie do koła, Abel Sergio. Czysta po Industrii Kielce. Tymczasem koniec kary i Karacic. Tylko obramowanie. Daszek. Zarabec na przeciwko Karalioka. Zarabec. Jest rzut karny i do tego kara. Do zespołu. Tak kończy udział w meczu finałowym Artiom Karaliok. Trzecia kara. Lucin jest gol. Trafił Chorwat. A polskiego zespołu robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo komfortowa. Aleks Dujszebajew. Morito w sektorze centralnym, Igor Karacic i kończy akcję efektownie Surgiel. Nie grają zbyt wiele ze skrzydłami dzisiaj. Pycha się z Dylanem Naim, tymczasem Mindegia, Fazekasz, zobaczmy, nieskuteczna akcja. Karacic. Nie straciła tempo, to akcja jest sygnalizacja gry pasywnej. Karacic ponownie. Dwa podania. Morito i obok bramki Chorwat. Zabiega Michic na koło, tymczasem ofensywnie, indywidualnie Fazekasz. Dujszebajew trochę tam opuszczają nerwy. Znów spięcie na kole. Identyfikacji, bo mieliśmy przecież wiele dzisiaj stykowych sytuacji, kontrowersyjnych. Tani Dujszebajew, Karacic. Jeszcze Daniel Dujszebajew do Aleksa, Turna i Halilowicz. Dziś, choć może nie broni na jakimś rewelacyjnym procencie, to w tych bardzo istotnych momentach... Konku, Lucin kontra Wolf, odsłona kolejna, pierwsze tempo, nie myli się dzisiaj Chorwat. I to po raz kolejny trafia... Starczy do końca tego finału, prognozy raczej dobre dla Orlenu Wisły. Halilowicz! Jeszcze raz zatrzymuje Turnata. Nawet kiedy z takim trudem Kielczanie... Żeby tylko wspomnieć Krystiana Witkowskiego, momentami nawet trzeciego golkipera polskiego zespołu, który wygrał w drużynie finały 2 lata temu. Dziś Halilowicz kilka kluczy. Trastarson. Erzic, faul ataku, szukają gdzieś Kielczanie na dzień. ...stosowali taki mikrocykl treningowy po strzanie, a w ostatnich dniach złapali świeżość. Zobaczmy, Daszek. Trafiony, czy będzie decyzja o karze indywidualnej, powalony przez Turnata? Już mówimy o tym mikrocyklu, no a w tym czasie Kielczanie, walka o Final Four Ligi Mistrzów, dużo podróży. Kolejne kontuzje też. 2 minuty dla Nikolasa Turnata. Tak, Mindegia, ale muszą najpierw trafić. Fazekasz, Mindegia, Daszek, 10. bramka króla tego finału.
W trudnym są położeniu, wkraczając w ostatnią, końcową już fazę tego finału. Trastarson! Ale Degia, Dawidzik, będzie karny. Czyżby Lucic kontra Wolf. I kolejny raz skuteczny jest Horvat. Nie do zatrzymania z 7 metra. Morito. Morito spróbuje zwieść obrońców. Trastarson przygotowany na ten rzut Islandczyka znów. Alilowi. Sergio do Zarabeca. Zmiana, nie było podania do Fazekasa. Było zagranie do Michicza. I będzie rzut karny. Zaskoczyli teraz. Dobrze to poukładał. Mamy gwizdek. 27 bramka. 10 bramek przewagi Orlenu Wisły Płock. Na to, jaką formę złapali płoczanie oraz to, jak zmęczeni byli kielczanie, no to można było mówić o zespole trenera Sabate jako o tym, który, po którego stronie jest nieco więcej argumentów, ale dzisiaj na boisku... Tutaj zdajemy sobie sprawę, że Final Four Pucharu Polski nie powinno się odbyć w tej dacie i w przyszłym roku będzie ona teraz Tarsonem. Jest Kunku. Kunku do koła, Turna kapitalnie kończy akcję. Druga bramka z rzędu Francuza. Daszek, Fazekasz, skrzydło i Michicz odbija się od Kunku. To jest fał. Pędzi już Francuz. Karacic, ależ błąd Kunku. Zbiera piłkę Tin Lucin. Rozgrywa z Węgrem, stara się przeszkadzać Kunku. Daszek był faulowany i będzie kara. 5 minut i 12 sekund. Fazekasz, dobra Michicz. Broni Wolf. Starson. Zagranie do Najego, a ten kończy z koła. 27 do 20. No i widzicie. Druga z minut kary Kunku. Mindegia, szeroko, Krajewski z czystej pozycji. Trastarson. Co wymyślą? Zagranie do Karacicza, ale nie było wrzutu. Daszek. Do koła jeszcze próbę podają do Sergio. Zebrał Michicz. Jak przed rokiem, jak przed 2 laty. No i jeszcze Marek Guralczyk wzywa sędziego. Pokazuje na Atalanta Dujszebajewa. 2 minuty kary dla szkoleniowca. I znowu Turna. Trastarson. Turna. No ale Alilowicz. Xavier Sabate rozkłada ręce, jakby domaga się więcej od swojego zespołu. Krajewski. No właśnie. Morito. Morito. Paczkowski. Zablokowany przez państwo. Z tych 3 w ostatnich latach wygranych przez Płoczan. O triumfie Płoczan. Jest katem również dzisiaj. Trastarson jeszcze pod uwagę, że 3 raz z rzędu, a więc jednak... Proszę Państwa, bez tej 30 bramki, ale Orlen Wisła Płock obrońcą tytułu, jeśli chodzi o Puchar. Zdaniem Europejskiej Federacji Błędu nie popełnił. 11 bramek w wielkim finale Michała Daszka. Na Mistrzostwa Świata przyszłoroczny. Płock zdobywcą Pucharu Polski w roku 2024. Jest feta, jest radość, zasłużona. Byli w tym finale zdecydowanie lepsi. Przekazujemy także... Dziękuję.